Witam wszystkich. Witam akwarium. Mieliśmy się spotkać przed moją 450, ale stwierdziłem, że pokażę wam w końcu moją 54, którą mam w sypialni. I no cóż, zaczyna ona jakoś wyglądać, bo jeszcze nie ma swego konkretnego zastosowania. Znaczy, to akwarium na tą chwilę jest targowiskiem dla kirysów. Dokładnie dla tych, które mi co po już składałem jajka. Jest to para. Tak jak mówiłem, nie musi być dwa czy tam trzy samce, przynajmniej nie umie. U mnie sobie radzą we dwójkę. Pierwsze kiryski tutaj były spiżowe, te czarne spiżowe, i są tutaj nadal. Parka też zniosły mi jajka, ale wyłowiłem ich kilka do tego kubeczka, którego tu widać. Nie wiem, co się stało zresztą, czy było tylko tyle jajek. Codziennie się przyglądam tym akwarium, dlatego nie wiem, ile tego było. Nie mam tutaj glonojada, żadnej kosiarki, ani otoska. Mam ślimaki i może coś te ślimaki z tymi jajkami zrobiły, no nie wiem, nie wiem. Mam trzy malutkie kiryski. Są w tym kubeczku. Nie wiem, czy będziecie widzieć dobrze. Spróbuję się zbliżyć. Jednego tu widać. Po lewej stronie leży. Są też jajka. Co jakiś czas odławiam jajka, jak się zmobilizuje. Ostatnio było 10, znowuż nie odłowiłem. Potem na drugi dzień sobie przypomniałem, że miałem je odłowić. Odłowiłem te jajka, to było już chyba tylko 6. Wiadomo, część zgniła. Część tam czeka na wyklucie. I tak to wygląda na tą chwilę. Cóż, to akwarium miało w ogóle tu praktycznie być nic, ani roślin, ani nic, ale odratowałem te swoje trzy roślineczki. Na nich najczęściej są jajka tych kirysów. Przytłoczyły mi je inne rośliny z dużego akwarium, dlatego tutaj sobie odżywają. Jest tutaj jeden kokos, z którego zrobiłem dwa, sam rozbiłem, sam wytłoczyłem. I na tą chwilę służy to jako kryjówka dla tych kirysów czarnych. One jakoś tak nie lubią tego światła za bardzo. Teraz chowałem się chyba w tych roślinkach tam z tyłu, które 3 dni temu po przycince głównego zbiornika wsadziłem tutaj. Pokażę wam to z boku może. Tu je wsadziłem. Tam w głównym zbiorniku tworzą mi trawnik. Niedawno znalazłem jednego z youtuberów, który ma tę roślinkę. I ona może być zarówno na pierwszym planie akwarium, jak i na drugim planie. U mnie jest teraz, widzicie, na drugim planie. W tym zbiorniku, w tamtym jest na pierwszym. Przyciąłem ją jak trawnik praktycznie. I takie tam będzie miało zastosowanie ta roślinka. Mam tutaj trzy te rośliny z czerwonymi spodami. Kupiłem cztery. Jedną dałem do głównego zbiornika. Trzy dałem tutaj, ponieważ nie wymagałem dużo światła, jak pisało na karteczce wczepionej do koszyczka z tymi roślinkami. I no dałem je tutaj, bo mi się podobało po prostu. Kupiłem ekstra do tego zbiornika właśnie, żeby tu nie było tak pusto. No i cóż tu więcej mam? Filterek, Aquela, przepływowość 400 litrów na godzinę. Grzałeczka, tu jest chyba 50, jak się nie mylę. I drobny żwirek. Było go tutaj mało strasznie.
Tu jest praktycznie teraz 3 cm z przodu, może z 4, 5 z tyłu. Też 3 dni temu dołożyłem tutaj ten piasek kwarcowy, także widzicie, ta gradacja między żwirkiem a piaskiem nie jest zbyt wielka. Zrobiłem po prostu im taką plażę dodatkowo, chociaż i tak ten żwirek jest dla nich idealny. Ryją sobie fajnie w tym żwirku pyskami. No i tak to u mnie wygląda. Oświetlenie w tym akwarium jest praktycznie od godziny 14 do 21, czyli jak kończę pracę, nie świecę tutaj tak jak w tych pozostałych dwóch zbiornikach, bo nie mam takiej potrzeby. To akwarium znajduje się w sypialni. Także to jest takie moje na popatrzenie sobie przed snem. No i akurat tak jak mówię, stanowi targowisko dla kirysów. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Przytkałem ten kubeczek tą siatką, ponieważ miałem tam nawarstwione dziurki, są w tym, to oczywiście na przystawkach też nawarstwiłem dziurki na te przystawki. Ale pierwsze kiryski, których było chyba z 6, zniknęły mi stamtąd. Nie wiem, co się z nimi stało. Podejrzewam, że uciekły i nie mogę ich tutaj odnaleźć. Czyli myślę, że duży kirys mógł zjeść malutkiego kiryska, albo ślimaki, albo nie wiem co. No nie ma ich tutaj. No i już ich chyba nie znajdę. Tutaj, jak wspomniałem, jest na tą chwilę 3 w kubeczku i myślę, że z 8 jaj tam jest. Można fajnie wyłać to tarło u tych kirysów. Akurat w tym tygodniu nie robiłem tu podmianki, chociaż miałem, bo po prostu ten żwir wypłukałem, odsunąłem ręką, znaczy piasek wypłukałem, odsunąłem to ręką, wszystko pod te roślinki i w plastikowym pudełeczku wsadziłem ten piasek do akwarium i sypałem go. I no troszkę mi woda smętniała, wiadomo, bo to coś ruszyłem, ale filtr sobie poradził i jak widzicie, woda jest czysta. Dlatego podmianki nie robiłem. Cóż więcej, karmię je oczywiście tabletkami. Jedna tabletka na 3 dni, na 4 kirysy. I uwierzcie, że starcza im wystarczająco. Tak więc co 3 dni wrzucam. Tło także jest przyklejone. Miałem do wyboru lub to niebieskie, lub czarne, ale to takie dla mnie było za ponure, a jednak chciałem, żeby to akwarium troszkę weselej wyglądało. W końcu to sypialnia. Żeby to nie wyglądało jak kostnica, bo druga strona jest czarna, taka bardziej, nie wiem, pod malawi czy pod coś. I cóż więcej. No zobaczę, co mi wyjdzie z tymi kiryskami. Tutaj w głównym zbiorniku straty. Oczywiście. Moje kakadu piękne, których nie chciałem, bo ich nie chciałem. Nie chciałem tych akurat właśnie, ale jak wam mówiłem, nie spojrzałem, co mi pan łowi i złowił mi te, które już tam były wcześniej, których właśnie nie chciałem. No ale okej. Do meritum. No, samica mi padła. Został samiec i co ja mam z nim zrobić? Nie wiem. No jest sam. Pływa sobie normalnie. Nic się mu nie dzieje, ale no chciałem mieć parkę i nie wiem. Nie wiem, co zrobić. Czy może za jakiś czas, jak się przejdę i będą mieli kakadu, czy kupię tą parkę. A może kupię dwie samice i samca. Nie wiem. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Podejrzewam, że mu nie oddam tej ryby do zoologicznego, chociaż nawet na, nie wiem, na wymianę za cokolwiek lub nie wiem, no kosztowała mnie 10 euro chyba od sztuki. Ale długo u niego była, bo naprawdę odkąd tam chodziłem, to była i była i była. Podejrzewam, że nie schodziła mu, to mi ją wcisnął. No niestety chwila mojej nieuwagi, zapatrzenie się na krewetki i było już w worku owinięte w gazetę to, co było. No ale trudno. Świat się nie kończy. Akwarystyka się nie kończy.
Chociaż dla niektórych roślin u mnie się kończy. Pamiętacie tą pistię z rzęsą wodną? Usunąłem to całkowicie z zwykłego zbiornika wczoraj. Poświęciłem chyba z 40 minut na łowienie tego. Nie było lekko, bo łowiłem to siatką. I oczywiście moje głupiczki wpadały do tej siatki z ciekawości. I co złapałem, to już musiałem wypuścić głupika. I taka zabawa w kotka i myszkę. Oczywiście nie usunąłem tego do końca, ale pozbywam się tego, zabiera mi to zbyt dużo światła dla innych roślin i wszystkich tych substancji odżywczych, które potrzebują. Już wcześniej to przyrzedziłem i zauważyłem, że inne rośliny poszły mi bardziej, dlatego stwierdziłem, że całkowicie to wywalę z akwarium i no pożegnam się z tym. Zostało to tylko tutaj. Też temu nie pozwolę się rozrastać. Nie mam tu nie wiadomo jakich roślin. Jest też nurzaniec z tyłu. Cztery szczepki wpuszczone. No zobaczę, na razie to akwarium jest, tak jak mówiłem, poświęcone tym kirysom. Jeśli się coś tutaj wylęgnie, no to będą tutaj te młode kirysy. A potem z czasem zobaczymy, czy będę miał tutaj narybek, który będzie mi się tu kocił. No zobaczę. No i cóż więcej umiem, no nadal, jak wiecie, próbuję się z kirytkami ogarnąć, może coś z tego wyjdzie. Metodą prób i błędów chciałem kupić już kolejny zbiornik, ale pomyślałem, że jak mam postawić kolejny zbiornik, kupić grzałkę. Filterek w sumie mam taki podpinany pod pompkę. Taki 20-litrowy. Pomyślałem, do tego jeszcze lampka i cała reszta. No to wolałbym sobie już kupić tą kostkę i tam w kostce sobie coś fajnie urządzić. Dlatego kupiłem plastikowy pojemnik, który wygląda jak małe akwarium 4-litrowe. I tam miałem przez jakiś czas młode kirysy, które karmiłem, jak tam był filterek. Temperatura była, przyniosłem termometr taki na baterię głównego zbiornika, bo tam mam dwa termometry, miały temperaturę 22 stopnie. To było w kotłowni na parapecie i ta temperatura się nie zmieniała, więc obeszło się bez grzałki. No i karmiłem te kirysy żółtkiem z jajka, tak jak kolega z epoki akwariowej. Nie wiem, niewiele ich tam było, chyba z 5, ale no pozdrawałem ich chyba, nie mam pojęcia. Dlatego już zlikwidowałem ten zbiorniczek. No i mam w tym kubeczku. Nie chcę ich tu wypuszczać na ten zbiornik. Nie chcę przeładować tych. Nie wiem, co jeszcze zrobię. No zobaczymy. Mają te kiryski chyba za 3 dni lub 4. Już powinienem zacząć dokarmiać. Już mam dla nich żywy pokarm. Czyli Artemia. Doszły mi jajeczka, także zrobiłem. Artemię już mam. Dzisiaj dałem im pierwszą porcję. Coś tam musi pływać, ale nie widziałem, żeby tego jadły. Ponieważ no są na dnie. Na razie te kirysy cały czas. Jest tylko 3. Dałem troszkę tej Artemii. Pewnie tam jeszcze pływa. Nie powinna tam to wypłynąć, także może coś sobie skumną. No zobaczymy, co wyniknie z tego. Zdawał mi pana relację, jak mi się coś uda. A może was zaskoczy i za jakiś czas zobaczycie, że mam te małe kirystki. No nie wiem. Oczywiście metodą prób i błędów. Cały czas tak samo śledzę resztę youtuberów, którzy też rozmnażają kirystki. Na jednym wychodzi, drugim nie wychodzi. Może mi w końcu wyjdzie. W sumie ja nic za tym nie tracę. A naprawdę fajna zabawa zobaczyć, jak się wylęgają z tych jajeczek, bo widziałem z dwa razy, jak się wylęgają te malutkie kirski. No super, super sprawa. Jak ktoś ma możliwość i fajną ekipę kirysków do rozmnażania się, no to polecam serdecznie. Myślę, że zrobię im tutaj podmiankę. Jutro, może pojutrze, tak z 1/4, żeby poszły ponownie w tarło i znowuż będę ławiał kolejne jajeczka. Także
To tyle u mnie. Dzięki, jeśli komuś się podobało. Nie, no to super. Każdy ma swoje zdania. I do następnego razu. Pozdrawiam.